Witaj na kanale Rock Day. Kolejny motyw, który można było wykorzystać bardzo fajnie i przyjrzeć się w różnych inspiracjach i w różnych utworach. Jest to takie połączenie trochę arpeggio, troszkę z takim z power chordem. Dobra, posłuchaj sobie sam, posłuchaj sama. Coś takiego. Generalnie jest takie arpeggio power chord, który jest zbudowany z prymy, czyli z pierwszego głównego dźwięku. To już fachowo, będziemy teraz fachowości ujechali, to nie ma, za wszystko wyjaśnię. Z prymy, czyli pierwszy dźwięk, tercja wielka, kwinta czysta i oktawa czysta. Czyli tak, mamy na przykładzie dźwięków i progów, na najgrubszej strunie próg pierwszy, na najgrubszej strunie próg piąty. Później na piątej strunie próg trzeci i na czwartej strunie próg trzeci. Czyli dźwiękami to jest F, A, C, F. No i teraz jak ja to gram? Po prostu poszczególne dźwięki mamy dźwięków raz, raz, dwa, trzy, cztery, czyli... Dobra, wracam do pierwszego. I po prostu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, trzeci, no i to jest tak naprawdę, my tutaj gramy akord durowy z dodaną jeszcze w tym trybie dodaną jeszcze oktawą. Można oczywiście to rozwijać na inne sposoby. Ja tutaj jednak pokazuję ten motyw. I to, co tutaj grałem dalej, to jest ten sam układ. Tutaj dalej grałem trochę inny akord molowy, ale dobra, spróbuj w każdym razie na pewno nauczyć się tego motywu, bo to można zagrać bez problemu na strunach, bo tu używałem trzy struny, to mogę zrobić też nie od najgrubszej zacząć, tylko od piątej. Także no, myślę, że to jest naprawdę przednia zabawa, bardzo to ciekawie brzmi i ja bym zachęcał, żeby to grać, przesuwać się na przykład od pierwszego progu ten pierwszy schemat na najgrubszej, od pierwszego progu na piątej, później przesunąć się na przykład o cały ton, czyli o sekundę wielką do trzeciego progu i od trzeciego progu ten schemat, od trzeciego progu na cieńszych strunach ten schemat, później od piątego progu,
Później od siódmego. Fajnie brzmi co sekundę wielką. Aczkolwiek no można oczywiście spróbować też co pół tonu. No, na przykład jak to będzie brzmiało, uwaga. Tu zagrałem też drugi sposób, tremolo. On bardziej jest też, jakby większy nacisk kładziemy na prawą rękę, bo ona tutaj gra szybko, a tu mniej kostkujemy. Jak w pierwszym motywie graliśmy ty, dźwięki się zmieniały, to tutaj z kolei w tym motywie tremolo zmieniają się dźwięki lewej ręki wolniej, natomiast tutaj kostkowanie jest dużo gęstsze. Myślę, że to jest jasne. Jeżeli rzeczywiście jest niejasne, pisz w komentarzu. Jeżeli jakieś pomysły na coś, rozwinięcie tego tematu na przykład, też oczywiście pisz. Zasubskrybuj kanał, dzwoneczek dziabnij, żeby było wszystko jasne. No i do zobaczenia w następnych filmach po prostu. Na razie.